Cześć Wam, drodzy widzowie, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Ciepło jeszcze, bo jeszcze jest ciepełko u mnie w Teksasie. Pogoda nam naprawdę sprzyja. Końcówka roku jest ciepła, temperatury w ciągu dnia około 25 stopni. Wczoraj nawet powiem Wam, że było za gorąco, bo dużo pracowałem na dworze. Ale w sercu również ciepło i mam nadzieję, że u Was też ciepło zagościło. Mamy taki bardzo zadumany okres, grudzień, koniec roku, kiedy dni są coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. To czas zadumy, ale też i pochylenia się nad samym sobą i zobaczenia tam, co tam w naszym wnętrzu takiego jest. Dziś poranek życzliwości, więc znów wyjątkowo, jak co miesiąc, spotykamy się na live na YouTube. Zapraszam wszystkich, bo mam dziś gości specjalnych. Moimi gośćmi dzisiaj są Agnieszka i Michał. Witajcie, kochani. Dzień dobry, witamy wszystkich całym sercem. Witamy wszystkich. Co tam u Was? Jak u Was pogoda ducha i pogoda taka prawdziwa na zewnątrz? Zimowa, świąteczna, biała. No u nas podobnie, na Podkarpaciu, bo teraz jestem na Podkarpaciu, spadło tyle śniegu i utrzymuje się już od ponad tygodnia. Więc mamy naprawdę taką zimową, fajną aurę. Aha, śnieg jest? Dużo śniegu? Tak. Dużo. Wow. No. Właśnie wspominaliśmy, Agnieszko, z Michałem przed naszym wejściem na antenę, że 3 lata temu tutaj w Teksasie był metr śniegu. I powiem Wam, że tęsknię, żeby przynajmniej kilka dni było takich ze śniegiem, żeby te święta były takie prawdziwe. Zapraszam do Kanady. A masz śnieg? Oj, naprawdę dużo. Jest magicznie, jest świątecznie, jest śnieg i są tego też konsekwencje. Moi drodzy, słuchajcie, zanim rozpoczniemy nasze rozmowy i nasze przemyślenia o tym, co z tą naszą życzliwością, jak być życzliwym na co dzień i utrzymywać to tak na co dzień, to ja mam komunikaty. Pozwólcie mi, że o tym powiem, bo oczywiście jak zwykle co miesiąc spotyka się ekipa ludzi z Zagłębia i ze Śląska w Szafronowym Dworze. Szafronowy Dwór w Czeladzi, koło, jest takie centrum handlowe M1, koło autostrady. I tam w tym Szafronowym Dworze, jak co rok, co miesiąc, spotyka się ekipa 11 grudnia super o godzinie 16:30. Ale uwaga, gdyby ktoś miał ochotę porozmawiać wcześniej, to już 2 godziny wcześniej organizatorka tam będzie i można z nią porozmawiać, przytulić się, popatrzeć sobie w oczy. Jeśli ktoś ma ochotę tylko tak, wiesz, tet a tet, to można to zrobić wcześniej. Ludzie zdecydowali po prostu, że te 2 godziny od 16:30 do 18:30 to za krótko. No więc zapraszam Was. Ja bym chciał pokazać zdjęcia z ostatniego razu. Słuchajcie, bo właśnie dostałem od Ani, od organizatorki, ten stół się powiększa. Jest tam Was coraz więcej. To jest chyba z przedostatniego razu. Tu mam jeszcze gdzieś jedno zdjęcie. Zaraz, zaraz. Więc chciałbym uhonorować, pokazując te zdjęcia, tych wszystkich, którzy tam przychodzą. Ania mi napisała i pozwólcie, że ja przeczytam kawałek jej maila. Ania napisała tak: witaj kochany Zigi, bardzo jestem wdzięczna za wasze wsparcie w naszych śląsko-dąbrowskich kręgach alternatywnych. Aha, mogłem tego nie czytać. Masz wielki autorytet za to, co robisz i za to, jakim jesteś człowiekiem. Zawsze, gdy powiesz o zbliżającym się spotkaniu, to jakaś niezwykła osoba do nas dociera. No i często się zdarza, że cieszy się, że wreszcie spotkała osoby życzliwe, które tak samo myślą jak ona. Na naszych spotkaniach przy długim stole na środku, na podwyższeniu leży skórzany teksański kapelusz i książka Ani Głowacz. Ktoś, kto wchodzi, od razu poznaje nas z daleka. Wszyscy, którzy się skupiają wokół naszego stołu, wysyłają zawsze Wam energię sympatii i miłości. Zawsze czegoś ciekawego się dowiemy i załadujemy akumulatory. Na nasze najbliższe spotkanie zapowiedział się pan Marek Piotr, fachowiec od prawa naturalnego i nie tylko, oraz pani Bożenka Trojanowska, prowadząca kanał pod tytułem Zawłaszczeni przez sektę.
No więc jeszcze raz, słuchajcie, restauracja Szafranowy Dwór, Czeladź, koło Centrum Handlowego M1, poniedziałek 11 grudnia o 16:30. Mam nadzieję, że będą zdjęcia i będziemy mieli okazję pokazać znowu następnym razem. Fajnie, prawda? Miło tak Gratulujemy. Spotkać się. Super. Tak. Na pewno są jeszcze inne takie grupy, które się organizują i spotykacie się wspólnie. Napiszcie do nas, fajnie tak zobaczyć, że się łączymy i no, jesteśmy dla siebie serdeczni. Życzliwi. Jak to z tą życzliwością jest, moi drodzy? No właśnie, tak jak powiedziałeś, Zygi, wiesz, spotykamy się w gronie ludzi, którzy myślą podobnie i to nas wzmacnia, to nam pomaga. A co, jeśli spotykamy się z ludźmi, którzy nie myślą podobnie do nas? Jak to tam jest z tą życzliwością? No, to jest ciekawy aspekt. Na pewno musimy nad tym nadal pracować. Ale tak tylko może zacznę temat, który też chodził nam od dłuższego czasu po głowie. A propos ludzi, którzy myślą podobnie i staramy się cały czas poszerzać te nasze horyzonty i postrzeganie różnych tematów. Kiedy zastanawialiśmy się, jaki temat, jaką płaszczyznę życzliwości poruszyć dzisiaj, to zaczęliśmy zastanawiać się nad płaszczyzną taką trochę nieprzyjemną, która być może wymaga tej życzliwości. Nie wiem, Agnieszko, chcesz tutaj dopowiedzieć coś jeszcze, czy mogę zdradzić dalszy ciąg? Mów, Michał, myślę, fajnie to opisujesz, mów. No więc zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, znając jakby metody uzdrawiania samego siebie, rodu, rozpuszczania negatywnych jakichś myśli, emocji i przekonań. I pomyśleliśmy, że kluczową rzeczą, która z naszego punktu widzenia na teraz wymaga tego uzdrowienia i tej życzliwości, to są wszystkie aspekty, które nazywamy ciemnymi, negatywnymi i tak dalej. Wiemy, że i rozumiemy, że one funkcjonują, że ich wpływ może być dla wielu osób namacalny. Natomiast zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy jeśli istoty, które nazywamy archontami, czy ugrupowania, czy ludzi, którzy nazywamy deep state i tak dalej, będziemy rozpatrywać poprzez pryzmat tego, że staniemy z nimi jakby twarzą w twarz, ale bez walki i spróbujemy właśnie wlać tą naszą życzliwość. Drugim aspektem, który jest kluczowy do tego, żeby ta życzliwość była taka od serca i prawdziwa, to jest aspekt, o którym mówi często Zygi, czyli odpowiedzialności, bo w momencie, kiedy my będziemy w stanie przyjąć do siebie to, że to my w pewnym stopniu nasze, nie wiem, brak działania, nasze przyzwolenie, nasze jakieś przyzwyczajenia pozwalają istnieć tym myślokształtom i weźmiemy tą odpowiedzialność na siebie, zastanowimy się, rozpuścimy to w sobie, to zupełnie jesteśmy w stanie w inny sposób popatrzeć na te negatywy i sytuacje, które określamy mianem ciemnych czy złych. Wtedy nagle zaczynają przestać na nas wpływać. Ja wiem, że to jest trudne i tak naprawdę to jest eksperyment, bo nie wiemy, jak na większą skalę to się zachowa. Wiele mamy informacji z naszego środowiska i ludzi, którzy zmieniając to podejście i tą percepcję, zresztą to też o tym dzieli się Digi, że mają zupełnie inną przestrzeń wokół siebie, inny czas, lepszy, mają więcej energii, trafiają się lepsi ludzie, a ludzie, którzy już z nami nie rezonują, odpadają i dlatego chcielibyśmy się pokusić, żeby ten eksperyment rozszerzyć na większą skalę i podjąć się tego wyzwania, żeby być życzliwym wobec wszystkiego, co metkujemy mianem negatywności lub czegoś, co jest złe. Wiecie co, to przyszło mi do głowy taka myśl. Ja wam opowiem mój sen z dzisiejszej nocy, dobra? I może zrobimy eksperyment na bazie tego snu. Słuchajcie, to był dziwny sen. Nad ranem jestem w domu, tu u siebie, a ponieważ w czasie pandemii to był taki dom schadzek, więc w tej nocy czuję, że znowu się to dzieje, czyli przychodzą ludzie. I wiecie, kto wchodzi? Drzwi się otwierają i wchodzi George Soros. No, słuchajcie, takie podkrążone oczy, bo on takie ma zawsze, nie? Smutny i czuję od niego strach. I pyta mnie, czy on mógłby się u mnie schronić. No i wiecie, no ja mam miękkie serce, więc mówię, jestem życzliwy, więc mówię tak, no wejdź, nie? Wszedł, usiadł na kanapie. I jakaś taka atmosfera trochę taka napięta, bo ja czuję ten strach od niego. I znów ktoś puka.
wchodzi taki dryblas, widać, że to jakaś ochrona albo coś takiego, i pyta, czy to jest to miejsce, w którym może być przebywać najważniejszy człowiek na świecie. No, powiem wam, że nie wiedziałem, o kogo chodzi, ale wtacza się na wózku inwalidzkim dość gruby facet, taka nalana twarz, opuchnięta, i mówi, że on jest... I teraz powiem to nazwisko, ale nie bierzcie tego dosłownie, bo to jest tylko sen. Ben Bernanke. Ben Bernanke to był kiedyś ówczesny szef Fedu i ma duże znaczenie jeszcze na świecie, jeśli chodzi o finanse. No i on się wtacza, słuchajcie, i jest taki butny, taki, co? Oni mnie chcą rozliczać, jak śmią, jakby z takimi pretensjami, ale czuje od niego strach, czuje od niego lęk. I jakby niewerbalnie czuje, że obydwoje myślą, że oni się znowu wymkną z czegoś tam, jak zawsze. No i słuchajcie, i teraz do was pytanie, słuchajcie się w to, bo ja wiem, że ja mam ich zadenuncjować, zakablować, mówiąc kolokwialnie. I bardzo źle się z tym czuję. I pytanie do was, co byście zrobili? Ja okazałem im życzliwość i wpuściłem ich do domu. Co wy zrobilibyście na moim miejscu, moi widzowie? Napiszcie na czacie. Napiszcie, jak widzicie, co zrobić w takiej sytuacji. Zygi miał taki twardy orzech do zgryzenia, tak? Bo no co tutaj zrobić? Jak się zachować? To też są ludzie, też odpowiedzą za to, za co są odpowiedzialni. A czy naszą rolą jest dalej grać w tą grę, jaką stworzył Matrix, czyli ofiara, kat, wybawiciel? I ja tu chciałabym... Może istnieje trzecia droga. No właśnie, ten nasz trójkąt, trzecia droga, którą Netify pokazuje, jak często się nas pytacie, czym jest trójkąt. No trójkąt jest wizualnym aspektem logo Netify, ale w sercach mamy właśnie tą trzecią drogę, czyli ani to, ani to, ani w prawo, ani w lewo, ani dobrze, ani źle. Trzecia droga. Trzecią drogą, która jest wyjściem z dualizmu, jest droga środka, to jest centrum, to jest równowaga. I ta odpowiedzialność, o której Michał mówiłeś, to jest bardzo ciekawe, bo tak, my za każdym razem, kiedy jesteśmy w ocenie, osądzie i dualności, wzmacniamy i kreujemy dalej Matrix. Matrix, który jest zniekształconym wzorem naszej prawdziwej natury. W momencie, kiedy dystansujemy się do niego i mówimy, hola, nie, moja ścieżka to jest trzecia droga, to jest nowy świat, to jest prawdziwy świat, gdzie nie jestem w ocenie, gdzie nie myślę już tymi światopoglądami, że coś jest dobre, coś jest złe, jestem za czymś i osądzam, że coś jest złe, tylko pozostaję w centrum, w dystansie do tego, w równowadze. Tutaj przestajemy karmić matrycę, a ona musi być karmiona. I w momencie, kiedy przestajemy ją karmić, jak wszystko, co tutaj stworzyła w tym świecie, dualizmu, usycha. Śmierci. Usycha z głodu. Wiesz co, mam pierwsze odpowiedzi na czacie. Pozwólcie, że je przeczytam. Paula Bukę pisze, jak odpokutuje, to wejdzie. Graszka napisała tak, nie zasilać Matrixa, nie wybierać stron, być poza tym. Voilà, brawo. O to nam chodzi. No powiem wam, że kiedy się przebudziłem, to dalej nie wiedziałem, co zrobiłbym, gdyby oni tutaj siedzieli w moim salonie. Bo to jest świat umysłu, Zygi. To jest świat matrycy. Tak. To są te nakładki, te filtry na nasz umysł. Mamy wyjść poza to. Tak, mamy. Dopóki będziemy w takim rozumowaniu, my cały czas będziemy budować, zasilać matrycę. A tu im się ścianki burzą. Bo się to jedna osoba wymyka, to druga osoba już nie gra w dualizm. My już nie chcemy grać w kata ofiary i wybawiciela, ani w dobre i złe, w czarne i białe. My chcemy być sobą, a my jak jesteśmy sobą w naszej prawdziwej naturze, jesteśmy w równowadze. To jest czysta dobroć, to jest czysty szacunek, to jest dystans do tego, myślimy w zupełnie inny sposób, emocje są zupełnie inne. Mamy inne zrozumienie i to jest ten czas takiego spływu energii, o którym wam mówiłam, listopad, ten grudzień, kiedy my to czujemy, kiedy my zaczynamy to postrzegać, rozumieć, widzieć, nie intelektualnie, nie umysłem i tacy się stajemy. I jeszcze chciałabym nawiązać do jednej sytuacji, jeśli mi pozwolicie, bo Zygi opowiedziałaś swój sen
I często jest nam powiedziane, że my sami jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, że my sami kreujemy naszą rzeczywistość, że my sami możemy się wydostać z tego matrycy, że tylko my jedni, jedyni, sami indywidualnie dla siebie możemy to zrobić. I ja też miałam takie przekonanie w sobie, dopóki nie zrozumiałam, a co jeśli nie, bo na przykład miałam takie zdarzenie, śmieszne, no spadł śnieg, bardzo dużo tego śniegu pierwszego naraz w tym Quebecu spadło, ja sobie wyjechałam do centrum miasta, do Montrealu i musiałam się zaparkować i tak sobie wymyśliłam, jak że jestem chojraczką, nie blondynką w Priusie, tylko nie wiem, jakąś twardzielką w Jeepie i stwierdziłam, że co tam jakaś zaspa śnieżna, ja się tam zaparkuję. No i zawisłam, utknęłam jak ten bałwanek na szczycie lodowej góry i ani w te, ani we w te na środku sobie stoję, ani wjechać, ani wyjechać. No a że duchem jeszcze jestem w lecie, to ani szpadla, ani żadnych tam zaczepów pod koła, nic nie mam, tylko jakaś tam szczoteczka i tą szczoteczką jak wykałaczką w tym śniegu sobie dziobię, tak. I słuchajcie, no nie idzie, nie mogę stąd wyjechać. No i co zrobić? Z emocji się jakimś cudem w listopadzie uwolniłam, więc czysty spokój tu we mnie jest i siedzę sobie tam, próbuję rozbujać to auto, myślę, no co, no najwyżej poczekam, aż stopnieje. Spokój, słuchajcie, totalny. Siedzę na tej wyspie tego śniegu, zero jakiegokolwiek przejęcia się tym. Mówię, no dobra, zostawiam to przestrzeni. No słuchajcie, 5 minut nie minęło, jak przychodzi dwóch młodzieńców ze szpadlami, z mięśniami. My tu panią wyciągniemy. Słuchajcie, proszę. Ja jeszcze nie zdążyłam pomyśleć, jak się już zamanifestowało. To jest kreacja nowego świata. Panowie mnie wyciągnęli, wykopali, wyszłam z tej zaspy, no ale energię trzeba zwrócić. No jest poranna godzina, dopiero co kupiłam w piekarni kruasanty czekoladowe z migdałami, no to im wręczyłam. Wiem, że chłopaki pewnie by piwo woleli, no ale piwa nie miałam, rano było, niech jedzą te kruasanty. Dług energetyczny spłaciłam, ale oni to zrobili bezinteresownie, a ja byłam w potrzebie. I to mi pokazało, że ja się ich nie pytam, co oni myślą, czy oni myślą tak jak ja. Ja jestem w potrzebie, a oni są ludźmi. Przyszli i mi pomogli. I kiedy jest ta potrzeba, to człowieczeństwo w nas wychodzi. I my mamy potrzebę zmienić ten świat, który jest chorym światem, że już muszę nazwać to dualnie. Ale kiedy mamy świadomość tego, że tutaj rzeczy nie są normalne, że tu jest przewaga niestety skrzywienia negatywnego. Kiedy wiemy o tym, i my tak mówimy, że tak, tu jest źle i zawsze będzie źle i tylko będzie źle, nic nie możemy na to poradzić, to tak jest. Kiedy przestaniemy właśnie to oceniać i też zrozumiemy, że sami tego nie zrobimy, bo tu ja sama bym z tej wyspy nie wyjechała, no nie ma cudów, tak, nie poradziłabym sobie, ale ktoś przyszedł, pomoc od przestrzeni, tylko dlatego, że ja wyszłam z tego dualizmu, że nie byłam w histerii, nie byłam w emocjach, nie oceniałam sytuacji, i to pokierowało w najlepszej drodze, tak? I zobaczcie, możemy potraktować to, że nie, my sami z tego się nie wykaraskamy z Matrixa. My sami wyjdziemy, ale przestrzeń nas wspiera, serce nas wspiera. Przychodzą osoby, istoty, które nam dają potrzebną nam informację. Przychodzą energie, które nas wspierają, dają nam siłę, dają nam moc, a my pozostajemy tylko na to otwarci. Więc nie, jesteśmy zwierzętami towarzyskimi, żyjemy w kolektywie, naturalnie dobrze się czujemy z innymi osobami, wspieramy się nawzajem. To jest właściwy wzorzec, że my razem w kolektywie możemy wiele zrobić, ale my musimy się nauczyć i zapamiętać, że za każdym razem, kiedy jesteśmy w konflikcie, za każdym razem, kiedy osądzamy, kiedy jesteśmy w podziale, my zasilamy to, czego nie chcemy. Więc niech się zapala takie czerwone światełko. Do tyłu krok, my wszyscy jesteśmy w tym samym cyrku. Miejmy do siebie współczucie. Każdy ma umysł, każdy ma emocje, każdy ma swój czas. Jak ktoś odwala, to pamiętajmy o tym, jakie moje jest najlepsze zachowanie w tej sytuacji, żebyśmy wszyscy się z tego wykaraskali i żyli w normalnym świecie. To jest nowe myślenie, to jest nowy świat, to jest nowy człowiek. Ja tak myślę teraz i chcę was tym troszkę zainspirować. No. To pozwólcie mi w tym miejscu, że ja mam jeszcze jeden komunikat i apel, który trafił do mnie ze Szwajcarii od Christine von Ryan. Christina von Ryan ma swoją polską tłumaczkę Magdalenę Stampfler i właśnie od niej dostałem ulotkę opracowaną przez Christinę. Christina robi ogólnoświatową akcję ulotkową
I ja bym chciał to pokazać i trochę przeczytam z tej ulotki. A potem zainspirować was, drodzy widzowie, bo ta ulotka, słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby ją tutaj pokazał Zigi i wy zobaczycie i pójdziecie do domu. Ta ulotka będzie dostępna na Netify jako plik. Można ją pobrać, wydrukować i rozsiewajcie to po całym świecie. Online czy wydrukujcie, siejcie miłość. I będzie też na lokals. Wszyscy lokalsi tą ulotkę będą mieli u siebie. Jeśli jest jeszcze jakiś inny sposób, gdzie to mogę dać, bo na YouTubie nie mogę, to dajcie mi te pomysły, a ja tą ulotkę tam prześlę. No więc pokażę wam. Ta ulotka jest przygotowana po polsku. Też są inne języki, jest 25 języków. No więc pozwólcie, że ją przeczytam. Nigdy wcześniej na Ziemi nie było tylu podziałów, co teraz. W każdej dziedzinie życia, między wszystkimi grupami ludności, między mężczyznami i kobietami oraz w rodzinach. I nigdy wcześniej podziały nie były tak promowane jak teraz, z pomocą wszystkich mediów. Czy kiedykolwiek zadaje sobie pytanie, dlaczego, jakie siły za tym stoją? Podział, przemoc i wojna mogą istnieć tylko tak długo, jak długo jest wystarczająco liczba ludzi lub albo aktywnie zgadza się na nie, albo czuje się zbyt bezsilna, by zdecydować inaczej. Nadszedł czas, abyśmy ponownie przypomnieli sobie o naszej mocy twórczej. Cała ulotka jest za długa, żebym ją teraz czytał, ale będzie dostępna tylko po naszym poradniku na Netify i na Lokalsie. No i dokładnie. Robimy akcję ulotkową. No i dokładnie, zobaczcie, jak to jest pięknie powiedziane. Zdecydujmy. Chcemy, żeby ten świat się zmienił, żeby był normalny, bo to, co tu się dzieje, no nie jest normalne. Chcemy, żeby było normalnie, to, co jest zgodne z nami prawdziwymi. No to... To jest system, to jest technika, to jest taktyka matrycy, tak? Te podziały, te dualizmy. Siatki matrycy są zbudowane z dualizmu, ona jest dualna, dlatego jest taki świat. Jeżeli my nie chcemy w tym być, podejmujemy taką decyzję, to za każdym razem, jak się prezentuje taka sytuacja właśnie podziału, dualizmu i konfliktu, wyjdźmy z polaryzacji, myślmy inaczej, trzecia droga. Bo pamiętajmy, że za każdym razem, jak się damy ponieść, to my to zasilamy wbrew sobie i wpadamy w pułapkę, wpadamy w sieć, stajemy się już tą złapaną muchą w sieci pająka. A tu można elegancko, sprytnie, my tego sprytu potrzebujemy, sprytnie zarządzać naszym umysłem, naszymi reakcjami. Tak, pierwsza reakcja będzie, no nie, 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 no przecież. Wyobraźcie sobie tutaj premier mojej prowincji, przychodzi do mnie na święta, kiedy ja tutaj mam te dodatkowe miejsce przygotowane, talerz i krzesło na gościa niespodziewanego. No i co? No i co? I co, zamknę mu drzwi, wyrzucę go z domu? No a dlaczego jak przygotowałam ja to miejsce? To ty możesz premiera. Dlaczego przygotowałam to miejsce? Dla kogo? To nie musi być łatwe, to nie jest łatwe. Tu wam opowiem. Ostatnio właśnie jak Zygi o tym opowiedziałeś, ja sobie przypomniałam, tam kilka dni temu grałam z rodziną w grę Satori. To jest taka gra z podświadomością, radykalnego wybaczenia. Bardzo ciekawa gra, bardzo ciekawy sposób na komunikacji z naszą podświadomością, na zobaczenia, co jest na wierzchu i jak z tym pracować i po tym się przestrzeń zmienia. To jest naprawdę niesamowicie inteligentne, jak w to gramy. Ja jestem zafascynowana tą grą i gram sobie właśnie w tą grę już jakiś raz, jeszcze dostałam ją od Ani Garcarek, dziękuję, że mi ją załatwiła, bo to u nas jest niemożliwe do znalezienia. Gram w to z rodziną już któryś raz i pojawia się u mnie aspekt pracy z podświadomością, już taki do oczyszczenia właśnie te sprawy medialne, polityczne, uciski, jakiś terroryzm czy dyktatura, tak, takie rzeczy. No dobra, już nie jestem w rodzie, w konfliktach, w jakichś tam własnych historiach. No dobrze, i słuchajcie, osoba, z którą grałam już dawno, weszła do Satori, a ja biedna siedzę tam i trzy razy to samo kostką wypuszczam i wraca mnie, że mam wybaczyć mojemu oprawcy, którego ja w tej grze zidentyfikowałam jako właśnie premier. Tak, premier. I kurczę, słuchajcie, czytam to, co mam mu powiedzieć. Ja ci wybaczam, ja rozumiem, co robię, ja ci wysyłam miłość. Jak czytam, ja ci wysyłam miłość, ja ci wysyłam... I co? I gra z powrotem, trójeczka wychodzi, wracasz. Wracasz, trzy razy wracałam, aż w końcu użyłam takich słów, że doszłam do tego Satori, że puściło to. To nie jest łatwe, tak? Jak ktoś na nas krzyczy, no dobra, nie będziemy nastawiać trzeciego policzka. Tu musimy się nauczyć dobrego asertywizmu. Ale ten asertywizm to nie powinien być,
że krzyczę na drugą osobę, bo ta osoba jest w takim samej galerii, w takim samym problemie jak ja, w tej samej sieci. Ja krzyczę na te siły, które tą osobą zawiadują i mną, i im mówię nie. I to jest właściwy asertywizm duchowy do takiej części nas, do tego cienia, który przejmuje kontrolę nad naszymi reakcjami. Tu mówimy zdecydowanie nie. No i to się pięknie zazębia, Agnieszko, z tym, co też chwilką było w tym tekście, który czytał Zygi, Krystyny, tak? Dokładnie. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy zostać w niemocy. A jeśli nie chcemy zostać w niemocy, no to mamy już podpowiedzi, co możemy zrobić, tak? Czyli możemy to oczyszczać. I kolejnym aspektem, który też fajnie nam się tutaj zazębia, jest właśnie ten okres świąt. Więc tak jak na początku powiedzieliśmy, że myślimy o tym, żeby stanąć w życzliwości do trudnych spraw, no to ja sam nie jestem wzorem i wiele w życiu jeszcze i w sobie swoim prywatnym i w różnych sytuacjach, w których staję na co dzień, próbuję się zmienić, próbuję jeszcze uzdrowić wiele aspektów we mnie. Natomiast taka podpowiedź, myślę, dla wszystkich, to fajnie byłoby, żeby w tym okresie świątecznym spróbować uzdrawiać przestrzeń za pomocą życzliwości wobec naszych najbliższych. Czyli wszystkie sytuacje, które mamy w rodzinie, jakieś konfliktowe, wiemy, że mamy na przykład trudną postać, z którą będziemy najprawdopodobniej musieli się zobaczyć, to przygotować się do tego i zrobić sobie właśnie ten eksperyment, czyli stanąć twarzą w twarz ze wszystkimi informacjami czy sytuacjami, które łączą nas z tą daną osobą, przenieść się na chwilkę jakby w wyobraźni do tych elementów, do tych sytuacji i poczuć emocję, która nam wtedy towarzyszyła. Nie skupiamy się stricte na przypominaniu szczegółów, jakby w wspominkach z poziomu jakby obrazu, ale skupmy się na emocjach. I wtedy, kiedy rozszyfrujemy te emocje, możemy zadać sobie pytanie, co w nas spowodowało, że ta konkretna emocja się aktywowała i jaki aspekt wewnątrz nas ta emocja nam pokazuje, na co nam powinna... Co poruszyła, jaka struna w nas zagrała. I często wtedy, zadając takie pytanie, będziemy w stanie zobaczyć to. To może być jakaś informacja, głos w głowie, to może być obraz, nagle zobaczymy jakiś przedmiot, który był z tą sytuacją związany i wtedy możemy to w sobie rozpuścić. Tak jak powiedziała Agnieszka, podczas tej zabawy w grę Satori, tak? Czyli że wpuszczamy w to przede wszystkim akceptację, zrozumienie, że mogło to nas spotkać, że mogliśmy się tak zachować, mogliśmy tak zareagować i wpuszczamy w tą sytuację miłość i światło, że już nie chcemy, żeby nas jakikolwiek, tak, sposób, i to odpuszcza. Mhm. Tak, żebyśmy w żaden sposób nie byli uwikłani już emocjonalnie z tą sytuacją, a to nam pozwoli spojrzeć na tą osobę zupełnie w nowy sposób, z tą czystością i miłością w sercu i wierzcie mi, że naprawdę jest w stanie to uzdrowić sytuację i jeśli spotkacie się z tą osobą, być może zaobserwujecie, że jest ona zupełnie inna niż wszystko to, co wcześniej was z nią łączyło, czy jakiekolwiek inne wspomnienia i sytuacje. Nie? Okay. A już od rodziny do kolejnych postaci będzie łatwiej. Tak? Najlepszy teren do treningu to jest nasza rodzina, bo ona nam naprawdę cały czas wyświetla to, co w nas jest do uzdrowienia. I tu właśnie mówiliśmy, że tą postawą, o której Michałku tak ładnie powiedziałeś, to jest ta postawa, która sprowokuje, że to się rozpuszcza, i my to odpuszczamy, my się już do tego dystansujemy, bo to, ten konflikt on, i ta, to jest tylko w naszej perspektywie, to jest tylko w naszym umyśle. Ta osoba prawdopodobnie, która ma jakieś reakcje, czy my na nią w jakiś sposób reagujemy, to na ogół nie jest temu winna, to my to interpretujemy. Czasami są sytuacje oczywiście, które są drastyczne, które są bardzo trudne. Więc kiedy używamy tego podejścia akceptacji, to nie chodzi o to, że my się z tym godzimy, że my mówimy, że to jest w porządku, że to jest dobre, że ktoś komuś stała się krzywda. Nie, tylko podejściem takim właśnie z szacunkiem do tego, ze zrozumieniem do tego, wpuszczenie w to właśnie tej energii światła, miłości, akceptacji poza dualizmem, to prowokuje, że to jest odpuszczenie. My sobie odpuszczamy i tej osobie. I na tym ta akceptacja polega. My się nie godzimy z takim czynem czy zachowaniem, ale my to odpuszczamy, nie nosimy już więcej tego w sobie na naszych plecach i nie blokuje to naszej energetyki. Nie karmimy tego, nie myślimy o tym. Dokładnie. Nie wypominamy sobie tej sytuacji, tej osobie tej sytuacji, a wtedy zaczyna się dziać magia. I coś fajnego powiedziałeś o emocjach. Jeżeli coś na święta mogę wszystkim życzyć,
to jest uwolnienie się właśnie od tych biegunowych emocji. Bo te emocje w biegunach to też jest pokarm matrycy. Ja to przeżyłam ostatnio, ten mój listopad to było właśnie coś takiego. Ja byłam osobą bardzo emocjonalną, bardzo neurotyczną, bardzo histeryczną i pracowałam dużo nad tym, dużo się zmieniło, ale jestem wreszcie na te święta, w nowej dekadzie mojego życia, w którą właśnie wchodzę, dostałam taki niesamowity prezent od przestrzeni, od najwyższej inteligencji, to jest bycie właśnie w tym środku, w tym centrum, w tej równowadze i nieczucia już tych emocji takich silnych, tylko uczuć, nie emocji. Już nie, że coś jest, a fajerwerki, super, tutaj latam na wszystkie strony, albo tragedia i depresja. To tak? Prawdziwe uczucie. Tak, uczucie. Pozbyć się tego typu emocji, nie czuć już tego, każdemu życzę. Jaki to jest spokój umysłu. Ten gołąbek nade mną, jak my chcemy mieć pokój na tym świecie, to poczujmy ten spokój w sobie. To jest coś, co do mnie przyszło i ja na święta każdemu życzę. I pamiętajcie też, że święta to nie są prezenty, to nie jest Mikołaj, to nie jest impreza, alkohol czy coś. To jest być razem z najbliższymi. Pokazać sobie, że nam są bliscy, że nam są drodzy, tak, że cieszymy się, że z nimi ten czas spędzamy. Największy prezent na święta i po to są te święta, to jest dać sobie wspólny, dobry czas. Agnieszko, pozwól mi jeszcze, że jeszcze jedno zdanie zacytuję z Krystyny do tego, co powiedziałaś przed chwileczką. Bo Krystyna mówi, tutaj to na różowo, widzicie? Pokój światowy to nie stan, który tak po prostu nagle się pojawia. Pokój jest decyzją każdego z nas i rozszerzy się na wszystkie kraje świata, ponieważ my wszyscy jesteśmy pokojem. To co? Decydujemy? Decydujemy. Pokój i równowaga. Moi drodzy, następny poradnik będzie dopiero w przyszłym roku, więc wypadałoby tutaj też pożyczyć wam wszystkiego dobrego i jakby nie przywiązuję teraz wagi do tego, czy ten rok jest prawdziwy, czy fałszywy, ten koniec roku i tak dalej. Jest okazja, to chcemy wam życzyć wszystkiego dobrego, ciepła, słoneczka, takiego prawdziwego słoneczka tam w środku was, niech was ogrzewa, życzliwości dla siebie samego i dla wszystkich wokół was. A ja wam życzę uwolnienia się od tego, co blokuje, co przeszkadza. Często się mówi pomyślności, czyli pomyśli, niech ci będzie pomyśli, ale jakie są te myśli? Więc życzę wam tego umysłu wyższego, tej wyższej inteligencji, tego światła waszej imaginacji. Tak? Myślmy o tym, jakiego chcemy mieć dobrego, normalnego, właściwego, prawidłowego świata i wtedy niech będzie pomyślnie i pomyśli. A ja życzę wszystkim stawania w mocy i żebyśmy mieli siłę i odwagę do tego, żeby próbować zmieniać najpierw nas samych od środka, potem nasze otoczenie, rodzinę i naszą najbliższą rzeczywistość, a później tacy umocnieni będziemy zmieniać ten świat. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Razem. Razem. Tak, razem. Dlatego noga. Bo można sobie wykałaczką kopać w tej matrycy, nie? Samemu. Ja na koniec tylko przypomnę, że Szafranowy Dwór to jest pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem w Czeladzi. 11 grudnia o godzinie 16:30 spotkanie tych wszystkich, którzy chcą być blisko siebie i będą siali tą życzliwość wokół siebie. 16:30, 11 grudnia, Czeladź koło M1, Szafranowy Dwór. A czy ja też mogę zaprosić Montreal, bo będę w Montrealu, mogę powiedzieć. Jasne, słuchajcie, no. Czym więcej, tym lepiej. Będę, jest na moim Facebooku i zrobię na moim kanale też ulotkę. Będę w Montrealu w tą sobotę od godziny 10 na takim polonijnym kiermaszu świątecznym, gdzie będę i też będę miała produkty naszych fajnych sobotę. Istot, tak, w tą sobotę. Od której godziny? Grześka Śleziaka, Grześka Skwarka, książka, będę miała kilka moich miotków, produktów. Jeśli ktoś będzie chciał, serdecznie zapraszam, przyjdzie dużo moich znajomych, przyjaciół, Polonii Montrealskiej. Możemy stworzyć fajną taką świąteczną atmosferę, wspierać się nawzajem i to będzie w Lachine na 8 Avenue,
Adres jest podany u mnie na kanale, będzie podany i na moim Facebooku. Od godziny 10 do 17 taki kiermasz polonijny świąteczny w Montrealu, gdzie wiem, że są fajni, serdeczni ludzie i dzielą się swoimi talentami. Fajnie. No to ja wam powiem tak, jeśli ktoś miałby ochotę się spotkać ze mną, to tu w Teksasie w Spring Branch w sobotę jestem cały dzień. Jeśli ktoś akurat przejazdem jest w San Antonio, to ja go serdecznie zapraszam. I wy też ogłaszajcie, gdzie jesteście, co robicie, spotykajcie. Miejmy tą serdeczność wobec siebie właśnie na tym, co nas łączy, tak? Co nas łączy? Nas łączy wyższa natura, to, co jest w nas prawdziwe, o tym pamiętajmy. Człowieczeństwo i nieważne jest, kto co myśli, nieważne jest, co on tam zrobił, czy wziął, czy nie wziął, i nieważne. My siebie potrzebujemy, my razem możemy tą serdecznością uleczyć to wszystko i zagłodzić tego, kogo trzeba. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego porannika. Życzliwości. Zygi, Michał, kocham was, dziękuję za was i was, kochani, kochamy. Kocham was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.